Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Tour 22. Jak widzicie, dzisiaj Ellengrad. Tu jest mój kombajnik, a ja muszę zacząć one koszą, dobra. Więc to sobie... Poważnie, teraz mi się to włączyło. Co było? Shift K. Teraz mi się kamera włączyła, jak wcześniej przed odcinkiem sprawdzałem, to mi się nic nie włączyło, żadna kamera. Poważnie. Nie, no, nie, co tu się dzieje. Poważnie. Dobra. Oczywiście jeszcze sobie sprawdzę, czy na pewno nagrywa. Tak, obraz, dobra. Nie, no powiem, że teraz się wkurzyłem. Bo wczoraj straciłem 2 godziny życia po to, aby nagrać sobie dla was odcinek z 15 i z czego się okazało, bo coś tam zmieniałem w OBS-ie i z czego co się okazało, że kurwa nagrałem czarny. No i 2 godziny poszło w dupę. I ja teraz nie wiem co zrobić. Raczej sobie pacować nie będę, no bo to jest to samo. Chyba, nie wiem, muszę pomyśleć. No tak, nie wiem co zrobić. Albo cofnąć save'a. Chyba tak zrobię, że cofnę save'a jednak. Trudno. Muszę cofnąć save'a. 15 i tyle. Muszę cofnąć save'a, tylko nie wiem do której godziny. Trudno, muszę cofnąć save'a i tyle. I od nowa to nagrać. No bo taki fajny odcinek stracić, no to bez przesady. Jeszcze tyle się działo, bo tam nowe nabytki były i nowe pole, tak samo by tyle powiedzieć. To był bardzo ciekawy odcinek. A to zadowolony, fajny. A wiecie, nie sprawdzałem. Czy się nagrało, no bo zawsze się nagrywało, tak? A teraz wtedy tak, ja tak, wiecie co? Ja teraz odpowiem sobie OBS-a i odpaliłem sobie OBS-a i... No bo chciałem po prostu zacząć nagrać ten odcinek. Kurde, no nie, pokazuje się obraz, nie pokazuje się obraz. No dobra, zaraz, jest OBS-a, czyli wyłączę go i włączę jeszcze raz. Dupa, dalej czarny. Co zrobić? Patrzę moje te... Czekaj, nie wiem, czy nazywa. Tam chce się klipa tam troszkę. Się pojawiały. Patrzę, działa, nie działa, więc... Wiecie, Escape 50 razy w troszkę. Nie wiem, przesiadł się po wszystkich maszynach koło. Trzeba zaraz chyba zresetować farminga i jeszcze raz odpalić, nie? Żeby tak właśnie, żeby to się wstawić. Ale mówię... Ale coś mnie tak tknęło? Weź sobie kliknij na tą... Na takie co? Żeby sobie kliknąć i sprawdzić sobie... jak to się nazywa? Znaczy, na właściwości zobaczyć. Po prostu jak to przechwytuje. No i patrzę, pisze, że pełnoekranowa aplikacja. No okej. No ale nie, przecież pełnoekranowa aplikacja, ale nic się nie przechwytuje, tak? Musiałem po prostu wyłączyć jedną scenę. Znaczy to jest jako źródło odłazu podpisane. Musiałem jedną rzecz wyłączyć i patrz, nagle obraz się pojawił. Nie wiem dlaczego. No tak jakby tamto źródło obrazu było wyżej niż to? Może dlatego? A nie wiem. Nie znam się tak na obelsku, ale... Ale naprawiłem to i... Kurde, czemu ja żem to zmieniał wczoraj? A, bo ja mam teraz farminga na Steamie. I... 15. I po prostu...
i muszę robić tak jak 13, czyli nie mogę za żadne skarby wyjść z farminga. Że żadne skarby nie mogę wyjść z farminga, bo inaczej mi wywala grę. Nie wiem czemu tak jest. Coś jest popsute. Ale to tylko w 15 i 13 tak mam, bo 17 normalnie mogę sobie altaba robić. O, tak jak teraz jestem na altabie, jestem na YouTubie sobie. I mogę sobie nawet Discorda zobaczyć, co się dzieje na Discordzie. No. No, po raz fletowcy coś tutaj było. Ktoś na ogólnym pisał. No, dobra. No widzicie, przejrzałem sobie wszystko, wróciłem i normalnie gra działa dalej. A w 15 to nie działa i nie wiem dlaczego. A wtedy jak miałem na płycie, to normalnie wszystko działało, a jak się włączyła wersja Steam, to się zepsuło i tam. Dobrze, tam tylko jeszcze parę odcinków. No ale później kiedyś jak będzie gier, to znowu będziemy to wkurzać. No ale w 13 już się nauczyłem, żeby nie wychodzić. Więc tu w 15 też może się do tego przyzwyczaić. Po prostu ten kadr jest za duży na te górki. Dlatego to tak wygląda. Dobra, jumpy szybkości, jeszcze 2 minuty i będziemy skuszone. Kadr jest po prostu za duży. A i nie powiedziałem wam, że, no właśnie, że tutaj jest siany. Że tutaj jest siana jęczmień na tym polu. Na tym polu... Też chyba sobie jęczmień od razu zasieje. Może od razu, jak tu skończy siać, to zaraz go tu puszczę siebie z wołami. No, cejcie to, że robiłem kurs w tym samym miejscu. Tylko, że po prostu wały są mniejsze, dlatego może. Mi w drugą stronę to wygenerowało. Że widzicie, że siewnik sieje tak, a wały mi wygenerowało tak. A dobra, miałem kamerę zmienić, ale jeszcze zmieniłem, zapomniałem. No i tutaj sobie jeszcze objechałem ten największy dołek przed odcinkiem. I tam o drogi poprzecznie, no bo... Tak wjechałem na to pole i patrzę, że tu mogą być dość duże problemy, bo nie zbiera mi header. Mówię, no tak, no przecież widzę, że jest bardzo półokrągły teren. No to nie będzie mi zbierać. No to mówię, kurde, żeby się nie nerwować na odcinku, to zbiorę przed odcinkiem. I też tak zrobiłem. I teraz nie wzrost, tylko skład gleby. Tak sobie myślałem, że to będzie 2 wafnowania. Tutaj wiadomo, że nie, no bo to jest nowe pole. Tutaj też nie, bo było niedawno wafnowane. Ewentualnie może być 3. To też będzie do baptowania, bo to razem było. Teraz ewentualnie co może jeszcze być? Tego systemu kamera raczej nie poprawili, ale... Ale zobaczę, bo tu raczej animacja... Znaczy, że animacja sieczki widać. To ciekawe, czy będzie animacja zypana. Bo na Holberonie grałem, to nie było. No i tak sobie właśnie myślałem, że nie będzie. I dobra, teraz pytanie, jak to zrobić... Co ja mam do kieszenia? 19. O, patrz, właśnie, nowa przyczepa tu jest. Tego też nie powiedziałem. Oczywiście w dodatku premium expansion to jest przyczepa, jakby ktoś szukał. Taka 28-zionowa. Stwierdziłem sobie, że ją kupię. Dobra, nie. Przejedź. I dam ci tu przejazd tutaj. Niech on sobie tam pojedzie. Tylko nie wiem, czy on właśnie nie zaryje w mojego tutaj dojczwala. No tak sobie myślałem, że będzie to przyczepiał. Znaczy do przyczepy. A, grzeje prosto do asfaltu. No dobra, no. Niech tak już jest. Tu będzie wsiadł pszenicę, więc niech sobie na razie stoi.
A tym kombajnem jadę oczywiście na drugie pole. Dobra, ale nagrywanie nie wyłączyłem, nie. Po prostu go kliknę, bo nie lubię tej ramki mieć na obiecie. Lewa wolna, prawa wolna. No. Pan. Kiedyś tego ideala zmienię sobie na podwójne koła, ale no nie stać mnie, no mam 15 tysięcy. Ten baran się o coś zablokował. On nawet na prostą drogę nie umie wyjechać. To nie, no to co jest, co jest? To jest paranoja, co się dzieje z tymi pracownikami, nie? On miał być dużo lepszy. Tak mówili. I dobra, rozkładam się. No jeszcze nieoczekiwanie przerwał pracę. No ciekawe dlaczego. Bo nie może dotrzeć do celu niby. Co to jest za... Co to jest za ułom? Tego najchętniej bym się teleportował po kurde, po wszystkich... No. Dobra. Kurde akurat 3 razy lepiej działa, no ale... Tu powinien być przejazd kolejowy. O, w tym miejscu dokładnie. Albo gdzieś tam dalej chociaż. No, tak by to ułatwiło życie. A tak to trzeba jechać naokoło. Specjalnie wziąłem z rzędyra na większe pole. No później tak będziemy tu na 3 kombajny kosić prawdopodobnie. Albo na 2 chociaż. Nie, to tylko 12 ton, to ja tam. To ja mogę tą przyczepę tam postawić na drugie pole. Dawaj, 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 dawaj. Tu zaczął kosić, no to postawię przyczepę gdzieś. Gdzieś tu. No i dobra, przejadę się sobie tym Deutschem. Gdzie ten Deutsch usunął? No co to jest za cymbał? Czego on tu nie potrafił zrobić? Czego? Ja się pytam, czego on nie potrafił tutaj zrobić? To nie był jakiś trudny skręt zrobić tak, o. Albo i nawet szybciej. Tak jak ten samochód. No patrz, tu normalnie działa system kamer. A to jest wsteczne, tak, to tylko jest do tego. Zamknę pokrywę, żeby nie było. Powiedzcie mi, czego on tutaj nie potrafił zrobić? Tego to ja nie jestem w stanie zrozumieć nigdy. Aż tak by kogoś ołkowało. Za późno zobaczyłem. No dobra, pojadę sobie na skróty. Nie chcę się jechać do asfaltu, więc pojadę tutaj skoszonym. Oczywiście FPS-ów 30. Ale to nic. Tutaj przez płot to raczej nie przejadę. Ale to jest przejazd. W tym miejscu. A sobie tu muszę ślady narysować. Bo pewnie często będę tędy na skróty jeździł. Wszyscy będzie skoszony. Czemu to nie pisze, jaki to jest kierunek? Wiem, że jest na lewą ustawę na teraz, no ale... Nie wiem. Zaskakuje mi ten farming. I to dosyć często i gęsto. Dobra, tutaj sobie zostawię, bo powinien... Właśnie sobie na tyle ogarnąć.
Dobra, te kombajny są przestawione, więc teraz ja idę do mojego Lixiuna, który pewnie i tak mi tyle w rąbie kasy, że przez przewijanie, że to szok. Shift M sobie kliknę. Daj mi tą stronę. No i dobra, ile skoszę, tyle skoszę, tak? W sumie generalnie mogę od razu drugi odcinek nagrywać tutaj sobie z siebie. Już zaraz po tym odcinku. No bo już prawdopodobnie po tym odcinku. Chyba, że od razu pójdę sobie dwa flety nagrać, tylko że jak nagram dwa flety, to będzie znowu na dwa tygodnie. Ale to nic, no ale dobrze, że będzie flet na dwa tygodnie. No bo i tak Holbero nam się ogarnąć, bo tam jest w sumie dość dużo do ogarnięcia chyba. Tak, bo tam są chyba ze trzy pola z zakończenia. Trzy pola jak trzy pola, ale... Jeszcze nie wiem jak tam M-Click, bo tam M-Click też jest bardzo... No M-Click jest chyba nawet więcej do ogarnięcia, tak mi się wydaje. No i patrzcie, teraz na fizycznie to ja tutaj nic bym nie widział. Jakbym kosił w realu, to musiał tak się wypiąć do przodu, żeby coś zobaczyć. A także mam kamerę, no to sobie zobaczę w kamerę, tak? No tutaj lewą stronę to akurat widzę. A tutaj przez ten komputerek to ni cholera nie zejdzie. Teraz zobaczymy tą kamerę, jak to ładnie będzie widać. No widzicie, jak ładnie. Wszystko idealnie dociąłem. No dobra, to na raz. To na raz. Już mogę kręcić, bo mniej więcej widzę na kamerze, jak idzie soja. No dobra, skoszone. No i gazu. Teraz akurat ta kamera za dużo mi nie pokaże. Oprócz tych gór i drzew. No ale... Oczywiście ustawiłem sobie... O właśnie, bo tego nie powiedziałem. Ustawiłem sobie 12 km na godzinę w tym headerze. Bo jak Fendt ma 13, no to tutaj sobie ustawiłem 12. Stwierdziłem, że to jest duży kombajn, a soja jakoś dużo mnie nie daje. Jest... Jakoś dużo nie daje i jest w sumie łatwa do koszenia. Więc stwierdziłem sobie, że jak mu dam 12 na godzinę, to... Bo ten kombajn ma wydajność, więc... Stwierdziłem, że jak dam mu 12, to po prostu to nic się nie stanie, a ja też trochę szybciej będę kosił. Wiadomo, te dwa pola małe na pewno są w stanie na odcinku skosić. A reszta to tylko jest wola moja, ja tak powiedzieć. 18 odcinka, no tak, no bo trochę zajęło, zanim przejechałem jednym kombajnem, drugim, dwoma ciągnikami. No to tak już bym dał, już tamto pole bym prawdopodobnie to małe kosił, kończył. Jakby wszystko grało. Ale trudno. Już za 3 minuty skończy roboty coś. A, i fan skończy zatrzymy, to będą puścić sobie wały wreszcie na tamto pole, więc... Tak to wygląda, moi państwo. Z jednego na drugi. Dobra. No i dawaj no. Jeszcze jeden przejazd? Jeden przejazd jeszcze i będzie skoszone pole i wtedy na drugie pole. No dobrze, jeszcze jeden przejazd, no jakby inaczej miało być. Coś tam tej soi będzie, no 24 tam już zawiozłem, tak? Coś tam będzie tej soi. Oczywiście ta przyczepa z dodatku jest najmniejsza, no bo ma 28 ton. A ta małpałka, co jeździ z Landylim, to prawda jest bardzo wywrotna, ale ma 31 ton, więc no jest trochę więcej, tak? A przyczepa
Co to stoi przy sztyletku? No to ma 37. Więc tak. Tak to wygląda. Który się tam za przystawek zablokował, no? John Deere. A tu często, tu zawsze się blokuje, nie wiem dlaczego. Coś jest to tak tutaj. Zawsze ten billboard się zablokuje. Chociaż i tak go nie dotknie, ale i tak wyskoczy, że jest zablokowany, no ale... Ale no, okej, nie będę się czepiał już. No i dobra, tutaj na raz, do góry? Nie na raz. Znaczy, chodzi o to, mi się wyjadę i zjadę na dół i będzie skażony, no to tak. Tutaj to połączenie też na dwa razy będzie. Myślę, no na trzy, no. No tutaj jest najgrubiej, tutaj w tym miejscu na tym polu, więc tutaj będzie najwięcej koszenia. Ciekawe, czy ja to naraz wykoszę to do przodu tam, czy będę musiał się jednak zawrócić. To mnie właśnie ciekawi, czy ja tam naraz się zmieszczę, nie? No fajny te kolor, fajny. Dawaj, koś. I też na razie dość dobrze jest na tym polu teren zrobiony, bo wszystko łapie. Aha, dobra, przepraszam. Chyba ktoś tu troszeczkę za szybko powiedział to. Ktoś tu to za szybko powiedział, że teren jest dobrze zrobiony. Wiadomo, ja John Deere tutaj sobie przejadę, tak? John Deere ma 6 metrów pedał mniejszy, więc... Nie no, będę się posiedzieć, jak będę miał trochę więcej kasy. I pogłaskać te pola trochę przy asfaltach, no bo to jest tragedia, co się dzieje. No bo nawet widać, jak ta kasa idzie. A, czyli 13, tu jest 18 metrów, coś takiego. Jest jakieś 18 metrów. Ale spokojnie, jeszcze długo. Nie wiem jeszcze kiedy, ale tu jeszcze trochę tego pola nie będzie. Więc fajnie. No dobra, John Deere się wysypał. Więc o to chodziło. Tam coś mi mruga, no. A to ten mi mruga, ale on się tam wysypie, bo on tam ma przyczepę. Pół pola ma... Co jest? Czemu on 12 FPS-ów? Nie wiem. Co jest? Majster. Ty tu inno stój. Tu masz wszystko zasiane? Jo. A to dlatego miałem tyle festu, bo on prosto poszedł. Teraz chcę zaczynać, to on prosto poszedł. Mówię, dlaczego miałem taki spadek? I patrzę, ty mówię, kurde. Jakiś pracownik tu jedzie? O, i rzuciło. Dzisiaj wyłączyłem go i 50 FPS wróciło. Jak poszedł rąbany? Dobrze, ten słup tam był i go zatrzymał, bo tak on by, no tak by prosto do tej rzeki się wrąbał. Prościutko do tej rzeki by szedł. No dobra, ty tam masz tu wałowanie na 30 minut. Wiadomo, że tak po odcinku też wałował i tak. No i tak to wygląda, no. Wszystko będzie obkoszone na tym odcinku. Oczywiście jeszcze sobie trochę 30, 34 zacznę kosić. Tylko
fajnie by było, jakbym nie zarył drzewo. Lecz by było dobrze. No, zapis. Tu jest koniec kursu, no, tak jak myślałem. A gender leci drugie kółko, więc jest ok. Gender leci drugie kółko. Nie wiem jak tam fent, bo fent jest pełny. Pojechał się wysypać na pewno, już. Na pewno na końcu tutaj będę po odcinku trzech kosił te pole. W trzech to już na pewno pójdzie. A może w dwóch. Fent sobie odpocznie prawdopodobnie, ja sobie będę klasą kosił. Oho, jeszcze tę żółwkę przekaczyłem, bo tam coś poskoczyła lekko. Ale nie ma lipy. Dobra, zjadę tutaj prosto. No to aby to wszystko ładnie zagarnąć na raz. No i dobra. Ładnie skoszony, ładnie. Elegancko high. Jakby to powiedział pewien youtuber. I pyk. A pojadę sobie prosto. Bo czemu nie? Snapu otworzone, snapu otworzone. No, robotka idzie. Czyli to też jest takie coś. Jednak faktycznie mogłem jechać tą górą. Gdybym jechał górą, to bym na pewno przejechał. A tak to muszę takie badziewie wycinać. Bo! Nie, jakbym pojechał górą, to normalnie bym przejechał. Teraz powinien złapać. Tak, złapał, dobra. Ale tu będzie za niedługo sad po prostu na tym polu całym. Czy oliwny, czy winogronowy, tego nie wiem. Na pewno jakiś sad tutaj się pojawi. To jest fajne długie pole, więc... Już wiadomo, żeby się opłacało to robić, tak? Może tutaj winogrona, gdzieś oliwki i sobie tam gdzieś puszczę... Nie wiem w sumie jeszcze gdzie, ale... Gdzieś sobie wymyślę ten sad oliwny. Bo chciałbym w sumie jednak drugie spróbować. Naście 700 jest w zbiorniku. O, jakoś pod tamtym kątem, jak przed chwilą miałem GPS-a ustawionego, to pod tamtym kątem będzie jakoś kombo jechał. Ale sobie przejadę tutaj. No i chyba będziemy powoli kończyć. Tam widzę, że pod jakimś lekkim skosem jadę, więc... Nie ma tragedii. Mogło być trochę przyszeroko, dlatego skoszę to. Jandir weźmie trochę mniej do koszenia wtedy. Czyli wiadomo, że tak musi przejechać to na pusto i tak, więc... W sumie to tyle samo będzie miał do koszenia, ale wiecie co... Zawsze to te 15 metrów więcej na tym zbiorniku ujedzie. Dobra, podjadę sobie i skończę odcinek i tyle. Na resztę to po odcinku będzie zrobione. No wał już raz objechał do kwatra, drugi raz, więc okej. Okay. A promocje są takie, tylko Antonio Carraro March 4R.
Albo czekaj, przewinę do 11, bo może coś skoczy na promocji. Nie, jest nie skoczyło, bo nie pykło. No i dobra, jest. Jest nasz żądry. A ja co, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa, pa.